Siemano, wraca wasz ulubiony vloger Karkusio. Testowo, teraz vlog zostanie nagrany cały za pomocą GoProsa. Zobaczymy, czy będzie lepsza jakość, czy gorsza. Wydaje się, że lepsza. No i co, lecę na trening klaciury. Niestety sam Przemek nie wyrobił po 3 dniach imprezki. No ale jutro nas dołączy, no a ja idę katować klaciurkę. Siemanko widzowie, wczoraj wleciały martwe ciągi, jako tako poszły. Dzisiaj udało mi się z Wolina namówić i lecimy w końcu na jego urodzinowy trening, więc tutaj mała niespodzianka. Trochę spóźniona, bo miał w niedzielę, nie, w poniedziałek miał, dzisiaj jest środa, dzień, sami wiecie co. No i co, lecimy katować nogi, eso. No, Przemuś teraz, jakie życzonko było? Nie mogę powiedzieć, już nie spełnił. No, masz farta. To co, żeby latało dzisiaj na sztandze, tak? Oj, żeby sztanga latała. O, dzisiaj nogi będą katowane, żeby Przemek miał jak do domu wrócić, to musi siły nabrać przed treningiem. Bardzo pyszne. A dlaczego do ekipy? Tak? Tak. Najbliższy, jakiś nowy, no nie? Dawaj, ale nóżka. Ojej, jak to chodzi. Stary, to masz długą nogę. Ale to chodzi, ale tutaj. Stary, jak ci ujdę tutaj. O matko boska. Dobrze, pchaj. No, my już po treningu cardio zrobione. Przemek, jak wrażenia po powrocie? Ciężko, chuj. Widzowie. Ale nogi będą jutro płakały. Ojej, będzie tragedia. Zamówiłem już wózek holowniczy, żeby z Wolin po schodach mógł wejść. Akurat powinien im podstawić, jak będziemy wracać. Co? Jutro klaciura. Pierdalamy. O. Siema, w końcu zebrałem się, żeby nagrać ten day of eating. Właśnie przygotowałem sobie kaszkę. Kaszka 300 ml mleka,
50 gram kaszy, pierwszy raz na mleku owsianym. Takie proporcje wychodzą idealnie na moją konsystencję. No i co do tego dorzucam owocki i białeczko i zaraz wam pokażę efekt końcowy. Musiałem na chwilę przestać nagrywać, bo nie miałem jak wrzucić malin i białeczka. Maliny mrożone, to zaraz kaszka się zrobi zimna, będzie gotowa do jedzenia. Białeczko to wszystko wymieszać i zaraz wam wrzucam makrosy. Szybki update kaszy manny, o tak ona wygląda w trakcie jedzenia. Może nie wygląda apetycznie, ale jest smaczna. Ale pierwszy raz robiłem z mlekiem owsianym i chyba jednak zostanę przy mleku zwykłym, bo mleko owsiane jest trochę słodsze. No i w tej ilości z białkiem jest po prostu trochę za słodka ta owsianka. No a tak to jest bardzo smaczna i ma super makroski. Jadę po przemusia. Co, przetreningowo raczej nie jem. Ja raczej tak z 2-3 godziny przed treningiem muszę być nadczo, bo potem się źle czuję w trakcie ćwiczeń, więc moje jedzenie to było tylko to rano ta owsianka, znaczy owsianka, kaszka manna. Lecę po przemusia, spompujemy dzisiaj górę, dzisiaj trening góry. Zobaczcie zresztą na filmiku, a później wlatuje drugi posiłeczek. Właśnie przygotowuję drugi posiłek. Tutaj mamy 600 gram kurczaka z przyprawami, 10 gram oliwy. Bez kombinowania wymieszać to, połowę zjem dzisiaj, połowę jutro. Do tego wlatuje kasza taka z Biedry, polecam. 15 minut się gotuje, to taki mix kasz. No i wleci jedna saszeta. I zaraz to wszystko usmażę, przygotuję i pokażę, jak wygląda ślicznie. O, tak ślicznie wygląda całość już po przygotowaniu. Skroję sobie jeszcze pomidorka i keczupik od Raleskiego keto bez cukru. Chyba lepszy niż ten z Kotlina bodajże. Więc polecam różne smaki. I tu będą gdzieś makrosy. Dobra, przede mną ostatni posiłek. Wlatuje taki super tościk, podwójny tościk. Dużo sera, dużo szyneczki. Podwójny, bo można użyć 3 kromek chleba tylko, a można więcej nawalić sera i szynki, więc jest bardziej fit. Co, Fanta Zero i wcześniej, już też pół zjadłem wcześniej po obiadku, pół po kolacji kizersik. No i jedzenia będzie na tyle dzisiaj. I makrosy całego dnia też będą podane. A teraz się biorę za pysznego tościka, z tego sera, im więcej tym lepiej. Siema, witam w Piątunio. Jest taka sprawa. Generalnie wymyśliłem sobie coś takiego, że jak zejdę poniżej 100, ci co oglądają TikToka to wiedzą, że jak zejdę pierwszy raz poniżej 100 od 8 lat, to zrobię sobie jedzenie lasagne z Biedry, ponieważ jest to moje guilty pleasure. No i dzisiaj wszedłem na wagę i brakuje mi jeszcze pół kilo. Mam 100,5. Więc idę teraz przykatować rowerek w dresiku, więc trochę oszukam, bo tak naprawdę nie schudnę, tylko rzucę wodę. Ale chcę zrobić to przed wyjazdem do Grecji, bo w poniedziałek lecę do Grecji
i nie wiem, czy będę miał wagę, a tam mam, że tak powiem, na TikToku daily wrzucam, więc będzie problem z wagą, więc po prostu dotnę to szybko, zrzucę wodę i może dzisiaj chyba zrobię challenge. No i chyba będzie z tego oddzielny filmik na kanale. Dobra, tak się prezentuje ostatni vlog przed wakacjami. Ten vlog był nagrywany w HD, więc tutaj sami widzicie, jakość nie jest jakaś super. Następny vlog nagram w 4K, zobaczymy, może będzie lepsza jakość. No i co, no i tyle, więc zapraszam na kolejny vlog z Grecji, a jeszcze w międzyczasie wleci challenge jedzenia lasagne, a to już zobaczycie sobie na filmiku z lasagne. Essa, do zobaczenia.